Wąska droga ogranicza możliwości ustawienia wciągarek. Nie można ryzykować, że ciężarówka się przewróci lub świnie wpadną w panikę i ją rozkołyszą. Stig podłączy od przodu do ciężarówki dwie liny od swojego holownika i spróbuje wyciągnąć ją z rowu. Rotator będzie stabilizował przyczepę za pomocą dwóch lin. Jednej podłączonej do tylnej osi i drugiej przypiętej do pasa wokół paki. Stig podnosi ciężarówkę z żywymi świniami. Zwierzęta mają się dobrze. Są spokojne i mało się ruszają. It's okay for now. No, maybe nie. Ekipa musi działać szybko, ale bez niepokojenia zwierząt. Vidar sprawdza ramię rotatora. Brak mu doświadczenia i nie czuje się swobodnie. Nie podoba mi się, że obsługuje dźwig. Stig również czuje presję. Przychodzą kolejne telefony. Wezwania się piętrzą. Musicie czekać. Podnosimy ciężarówkę ze zwierzętami. A na pomoc czekają już kolejne dwie. Presja narasta. I pojawia się problem. A to co? Nie będzie łatwo. To dostało się pod spód. Wygląda fatalnie. Ciągarka została źle zwinięta po ostatniej robocie. Musimy użyć mniejszej wciągarki. Lina jest tak zaplątana, że nie da się jej użyć. Ale ciężarówka z ładunkiem waży 19 ton, a udźwig drugiej wciągarki rotatora wynosi 10 ton. Nie mamy innego wyjścia. Jeśli lina pęknie, narazi całą operację. Ale jeśli pofrunie do tyłu, może uderzyć Stiga bądź Vidara. To był poważny problem. Mam nadzieję, że nie będzie komplikacji. Musimy spróbować. Dla bezpieczeństwa zwierząt trzeba rozpocząć operację. Stig instruuje kierowcę. Gdy zaczniemy, musisz siedzieć za kółkiem. Podczas wciągania kierowca musi sterować kołami. Trzymaj ręczny zaciągnięty. Gotów? Nawierzchnia pęka. Wezwać szefa? Nie trzeba. Stig chce dokończyć akcję samodzielnie. Gdy poprzednio napotkał problemy, nie wiem co robić. Musiał wzywać Olego Henrika w środku nocy. Teraz chce odzyskać reputację. Może przestawić holownik bardziej do przodu. Wtedy łatwiej będzie ciągnąć. Przestawię holownik. Stig ryzykuje i podjeżdża do przodu. Następnie opuszcza wspornik i próbuje ponownie. Gotów? Będzie to samo, co ostatnio. Ciągniesz własny holownik. Wiem. Holownik nie miał przyczepności i ślizgał się w bok. Sprawdzał się najgorszy scenariusz. Nie wiedziałem, co robić. Jak to możliwe?